wicikariusz. Mam przyjemność od niedawna zarządzać tym obiektem i nowo powstającym hotelem, do którego niebawem wszystkich Państwa zapraszam. Proszę Państwa, nasza impreza, pomimo tego, że jeszcze nie mamy kompletu, już się rozpoczęła. Niebawem pokazy kulinarne i finalistki konkursu programu, przepraszam, programu kulinarnego przedstawić Państwu wieloletniego redaktora, znawcy kuchni regionalnej, przyjaciela wszystkich kół gospodyń wiejskich, wielkiego znawcę produktu regionalnego, pana redaktora Leszka Chorwata. Dzień dobry Państwu. Większość z Państwa tych po 30 roku życia pamięta pana głos. Dziękuję bardzo, witamy Państwa bardzo serdecznie. Impreza naprawdę się rozkręca. Mamy gości i wystawców nie tylko z Podkarpacia, ale także z Małopolski. Tym bardziej mnie to cieszy, że pośród Państwa widzę wielu swoich dobrych znajomych od wielu, wielu lat. Właśnie tu na imprezach podkarpackich dane mi było poznawać niektórych z Was już przed 8, przed 7 laty. No i spotykamy się w miarę często i w miarę regularnie. Co? Koło gospodyń wiejskich w Broni Mieleckiej działa od 5, od tylu też lat, jak się dowiedziałem, działa grupa podkarpacka. I serdecznie Panie w tej chwili prosimy.
już jest Sylwia. Słuchajcie, zachęćmy ją troszeczkę, może jakichś takich ciepłych brawek, co? Mocniej, moi drodzy, mocniej! To było kilka ładnych tygodni niesamowitego stresu. Sylwia, już ci daję twoje sitko, żebyś miała. Proszę bardzo. Także witamy cię u nas, tutaj, w hotelu Atena w Mielcu. Jeszcze niestety ja miałem nadzieję, mówię w imieniu własnym i właścicieli, że już pokażemy państwu troszeczkę tej części nowego hotelu. Nowego hotelu, który niebawem otworzy swe wrota dla wszystkich gości państwa Mielczan i ludzi przybyłych. Także Sylwia, witamy cię jeszcze raz w Mielcu. Witajcie. Mam nadzieję, że pokażesz państwu coś ze swojego kunsztu głośnego w tej chwili w kraju, tego kunsztu pierogarskiego. Moi drodzy, na pewno będzie to niesamowita uczta dla ciała, bo te drobne paluszki, te istotki potrafią naprawdę z ciasta i z kilku innych podstawowych surowców wyczarować naprawdę piękne rzeczy. Sylwia, co przygotujesz? Słuchajcie, ja dzisiaj mam zamiar tutaj przy pomocy szefa kuchni właśnie z waszej restauracji, z waszego hotelu przygotować pierogi. Te pierogi weszły do karty szefa Amaro, z czego jestem bardzo dumna, bo przypominam wam, że ja zgłosiłam się do programu jako amatorka, a udało mi się trochę zagrozić profesjonaliście, trochę, zabrakło trochę szczęścia, żeby... To się nazywa skromność, troszeczkę.